Witam w kolejnym filmiku kulinarnym, aromatycznym. To była ta seria Kuchnia Aromatyczna. Propozycja, powiedzmy, obiadowa, ewentualnie tą część krewetkową można po prostu wrzucić z jakiejś sałatki, także nie wiem, z jakimś, nie wiem, liście rukoli, sałaty, jakieś takie po prostu zielone różne liście i to do tego myślę, że ogólnie w miarę wystarczy. Ewentualnie, nie wiem, może coś tam jeszcze dorzucić kolorystycznego. Tutaj są krewetki, te duże, chociaż tutaj wyglądają dosyć na małe, ale ogólnie to są te duże krewetki. I one są bardzo krótko obrobione termicznie na oleju ryżowym, ponieważ jest to olej, który ja mogę na początku, znaczy powiedzmy, że jest dla mnie jednym z najbezpieczniejszych, jeżeli chodzi właśnie o takie różne oleje do smażenia, pod kątem też Monokalm. Na tym oleju ryżowym przesmażona cebulka, następnie wrzucone krewetki opłukane, pokrojona natka pietruszki oraz, co tam jeszcze dałam, trochę czosnku suszonego i troszeczkę dolałam oliwy z oliwek. I z taką właśnie zwykłą białą bułką, no nie z bagietką. Nie wiem, czy tutaj jeszcze dam, sól jeszcze muszę dać, posolę jeszcze oczywiście.